Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania. Obiad. 4 jajka gotowane z masełkiem, ze szczypiorkiem, tudzież szczyptą soli. Do tego 3 jajka smażone, tak na pół żółteczko, ze szczypiorkiem i z solą kłodawską oczywiście. Do tego spory kawałek twarogu, przyzwoitego, dobrego, fajnego twarogu. Wchłonąłem to wszystko, czułem się świetnie po konsumpcji tegoż, czyli w sumie 4-7 jajek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tutaj do mojego tego worka wrzuciłem coś, co się nie kłóci enzymatycznie. Coś, co ma kolosalną wartość energetyczną. Coś, co ma kolosalną wartość odżywczą. Z jajka powstaje nowe życie. I tenżeż posiłek tak naprawdę wieczorem coś tam jeszcze dziubnąłem, potem właściwie dziubnąłem, to jest dobre słowo, dlatego, że byliśmy jeszcze w Normobarii w Poznaniu, gdzie mieliśmy między innymi wykład na temat protokołu zdrowia, wykład na temat protokołów terapeutycznych, wykład na temat podsumowujący może o konkretne wyniki badania testem tym Balance Oil omega 6 do omega 3 i pozostałe inne. No i tutaj zaskoczeni byliśmy, akurat rolnicy przyjechali, duzi rolnicy, tacy, którzy używają obornika do swoich produkcji, że jeśli ziemniaki z hektara, to powiedzmy sobie rolnik ma 30 hektarów, bo na oborniku, ale jego sąsiad, który głównie jedzie na jakichś nawozach sztucznych, ma 70 ton, ale mówi, on się zdecydowanie lepiej czuje z tymi 30 tonami, mimo że finansowo jest to nieporównywalnie mniej niż 70. I oni mieli całkiem przyzwoite wyniki. Z rozmowy, którą prowadziliśmy, wynikało, że no dbają o to, aby korzystać z tego, co im urosło dobrego. Że mówi, jest to troszkę upierdliwe, jak sami powiedzieli, ale konsumują te wartości, które w sposób naturalny gdzieś u nich rosną, czy też kureczki tam odpowiednio chodzą, sobie dziubną sobie coś tam, a do tego kureczki jeszcze, które mają koguta, jeszcze bardziej się jakby sprężają, żeby te jajeczko jeszcze miały większą wartość. Otóż ktoś zasugerowałby czasami, no ale chopie cholesterol, no właśnie to jest metoda, żeby uregulować cholesterol. No chopie, ale może cukier, to jest właśnie metoda, żeby uregulować sobie cukier. No ale chopie, ale ciśnienie, to jest metoda na to, żeby uregulować sobie ciśnienie. Oczywiście podejść zdroworozsądkowo, to nie muszą być takie parametry. To jest akurat coś, co mój organizm powiedział, hej, 4 jajeczka z masełkiem, taki minimum 82%, szczypiorek, własny szczypiorek, z własnego podwóreczka. Tak, tak, w doniczce też w domu można go wyhodować. Do tego oczywiście szczypta soli. Dlaczego kłodawski? Bo według mojej wiedzy, według mojego doświadczenia jest to numer jeden sól. Oczywiście nie ta, która zawiera sobie wypełniacze, nie ta, która zawiera sobie przeciwzbrylacze, ale porządna, czysta, fajna sól kłodawska. Że jajeczko smażone, delikatnie tam z tym żółteczko, takie, ja to smażę tak, że to jest takie sadzone, ale lekko z dwóch stron i ten szczypiorek, w tym i ta sól przepyszna, prawda. Fantastyczna rzecz i ten twarożek, który, nie będę wymieniał nazwy firmy, bo nie chcę robić jakieś kryptoreklamy, ale twarożek, który sprawdza się smakowo, również oczywiście dbamy o to, aby go tam energetycznie potraktować i powiedzieć, hej, jesteś nam przyjazny. Gdyby czasami jakiś pracownik był ściekły i tam tą ściekłość rzucił w ten serek, to już tam sobie jakoś radzimy z tym. Ty też oczywiście możesz. Proste. Nie pokłóciliśmy enzymatycznie żołądka. Nie wrzuciliśmy tam mięcha. Akurat ja, jak wiecie, niektórzy, którzy słuchają moich materiałów, nie jadam mięsa, nie jadam ryb, nie jadam praktycznie pieczywa, co nie znaczy, że czasami się nie złamie. Otóż również zdarzyło się onegdaj, że przepyszną pizzę moja ulubiona teściowa zrobiła, zresztą jedyna, z małżonką tam się wzajemnie wspierały i absolutnie spróbowałem i raz na miesiąc takie coś złamać, ale oczywiście z mąk naszych, tych dobrych, sprawdzonych, które nie mają nic wspólnego z mąką pszenną, ani z pszenicą.
poprzednica współcześnie, jak wiecie, nie ma nic wspólnego z tym, co kiedyś normalnie bywało. Życzę pięknego, cudownego dnia. Najzdrowszy sklep medycyny zdrowia taoria.pl. Biogabinet terapii naturalnych Wiem, który jest, to wszystko jest konsekwencją, jest umocowane w Akademii Wiem, czyli w wiedzy, informacji, energii, materii, aby z tegoż i to działało w ramach tego intelektu mądrego, mądrości intelektualnej, aby w konsekwencji dojść do homeostazy na umyśle, na ciele i na duchu.